Audioteka oraz Teatr Muzyczny Roma przedstawiają Bartosz Szpak. Jestem kim chcesz. Audio musical na podstawie Pigmaliona George'a Bernarda Shaw w tłumaczeniu Kazimierza Piotrowskiego. Reżyseria Bartosz Szpak. Muzyka Marta Zalewska. Narrator Krzysztof Banaszek. W rolach głównych Marta Masza Wągrodzka, Adam Krylik, Wojciech Paszkowski. Odcinek pierwszy. Londyn, rok 1968. Zbliżała się jesień. Ta z gatunku mówiących człowiekowi: idź się zabij, nikt nie zauważy. Miasto buzowało od politykowania, seksu, mody i urojeń. Z jednej strony był to czas ważniaków, trzymających się z sentymentu kolonizacyjnych wycieczek i przebranych prostaków, chadzających od niechcenia do teatru na spektakle tak smaczne, jak smaczny może być kompot ze szmaty. Z drugiej ulice wypełniały wielbiące nihilizm, pełne szumnych deklaracji barwne ławice wykolejeńców, którzy znali się na awangardzie, patchworkowym stylu uzębienia i na tym, który proszek mocniej tobą trzepnie, jak zaśniesz nago na skłocie. Była godzina 23:15. Okolice Covent Garden przymierzały się powoli do wymiany jakościowej. Sprzedawców i wystrojone pancie zastępowali heroiniści, złodzieje, półinteligentni poeci, świry o aparycji zmiętej gazety i całkiem nieźli muzycy bez widoków na karierę. Kilku z nich stało akurat przed wejściem do zamykających się hal targowych. Ze swoimi zdezelowanymi, rdzewiejącymi instrumentami wyglądali jak nieślubne dzieci śmieciarza i cyrku objazdowego. Patrz, kochanie, dziś do woli, bo nic nie ma już znaczenia. Biura, domy, sny, zachcianki, godność, władza, cukier, chemia. Świat się kręci już bezwładnie, pchnięty całkiem przypadkowo, niegotowy od początku, by nas przyjąć prawidłowo. Po co chcemy aż tak cierpieć? Po co szarpać się aż tyle? Co my chcemy udowodnić, skoro wszystko jest na chwilę? Z żalu nikt nie może patrzeć na wszystkie ludzkie latawce, których pomysł na to życie zmieścił się w strzykawce. Facetowi każdej nocy w zębach zapałka utyka, gdy podpala spód łyżeczki, by zagrała znów muzyka. Po co chcemy aż tak cierpieć? Po co szarpać się aż tyle? Co my chcemy udowodnić, jest na chwilę? Czym jesteśmy tak naprawdę? Pusta masa elementu, pomyłka i margines błędu, błahy ból establishmentu. A więc chodźmy w noc przed siebie, świateł dnia nie bójmy się. Nikt nas przecież nie obudzi, przepadniemy w gęstej mgle. Przechodnie w biegu chronili się pod portykiem kościoła św. Pawła, zaraz obok warzywno-owocowych straganów.
Walające się wszędzie puszki, bezpańskie ciuchy, pozdzierane plakaty i inne kolorowe śmieci powoli namakały od deszczu, stapiając się w jednolitą, bezkształtną masę. Wszyscy wpatrywali się ponuro w ten żałosny obrazek. Wszyscy z wyjątkiem jegomościa, odwróconego tyłem do reszty, który zdawał się być całkowicie pochłonięty zapisywaniem czegoś w dużym notatniku. Wśród szarego tłumu w oczy rzucały się od razu dama z córką, obie w strojach wieczorowych. Kobiety oparły się o jeden z filarów i spoglądały w stronę ulicznych świateł ginących w strugach ulewy. Zdziębłam do kości! Gdzież się podział ten Fred? Już dobre 20 minut, jak poszedł. Przesadzasz, moje dziecko, kwadransa nie ma. Ale już powinien był dostać jakiś wóz w tym czasie. Nie, nie chwyci teraz, paniusiu. Nie prędzej jak o 11:30, skoro podwożą państwo teatrowe. No... Ależ musimy dostać taksówkę. Nie możemy tak długo czekać. Okropność. To jest nie moja wina, no, paniusiu. Żeby Fred miał trochę oleju w głowie, to by złapał auto przed teatrem. Widocznie nie mógł, biedne dziecko. Jak to nie mógł? Kto chce, ten może. Od strony Southampton Street z potoków deszczu wynurzył się przemoczony do kostek chudy młodzieniec w smokingu. Wchodząc pod portyk, otrząsnął parasol i zaczął się rozglądać na wszystkie strony. Fred! Fred! Fred, tutaj! Masz samochód? No nie ma żadnego. Ach, pleciesz. Żeby nie można było dostać taksówki. Pewnie nie szukałeś. Coś strasznego. Więc co? Mamy same iść po auto, czy jak? Powiedziałem ci, że wszystkie zajęte. Nikt się deszczu nie spodziewał. Zlatałem się tylko jak pies. Byłem przy Charing Cross? Nic. Zawróciłem w stronę Ludgate Circus? Też nic. Byłeś na Trafalgar Square? No nie było. Ale czy byłeś? No przecież mówię, że dobiegłem aż do stacji Charing Cross. Miałem może popędzić na drugi koniec miasta, do Hammersmith. W ogóle nigdzie nie byłeś. Jesteś naprawdę niezaradny, Fredziu. Idź jeszcze raz i bez taksówki nie wracaj. Zmoknę tylko, cholera, bo i tak nic z tego nie wyjdzie. A my co? Mamy tu stać do rana w tym przeciągu tak ubrane? Och, egoista wstrętny. Och, dobrze, już dobrze. Idę. Fred otworzył parasol i z wyrazem twarzy urzędnika na nadgodzinach ruszył w stronę Strandu. Na środku ulicy zderzył się z młodą dziewczyną, która biegła w stronę portyku, trzymając w dłoniach płytki kosz z kwiatami. Ty, Fred! Gdzie leziesz, kochasiu? Ojej, przepraszam. Panicz zakichany. Dwa bukiety, cholera jasna, fiołku wyrypać w błoto tak od razu, no! Dziewczyna przysiadła u stóp filara, na prawo od wystrojonej damy i zaczęła porządkować kwiaty. Do kosza była przytroczona lniana torba, z której poza pękiem szmat wystawało coś przypominającego mandolinę zrobioną z kołka i koziej skóry. W postaci kwiaciarki nie było nic romantycznego. Wyglądała na lat 18, może 20. Miała na sobie wytarte różowe palto wcięte w pasie i sięgające do kolan. Do tego granatowe szerokie spodnie i popękane białe półbuty, a na głowie mały kapelusik z czarnej słomki, z brudem pamiętającym czasy królowej Wiktorii. Włosy z kolei domagały się umycia, a ich mysi kolor nie wyglądał na naturalny. Stopień jej schludności był niewątpliwie taki, na jaki było ją stać, ale w porównaniu z damami stojącymi obok, dziewczyna przypominała pijaka zaplątanego w zasłony. Rysy jej nie były wprawdzie gorsze od ich rysów, lecz stan jej twarzy pozostawiał wiele do życzenia. Kwestię uzębienia lepiej przemilczeć. Przepraszam cię, moje dziecko. Skąd ty znasz imię mojego syna? To paniusi synek? Ten gagatek? Żebyś go paniusia jako matka uczciwiej podchowała. To nie sztuka spaskudzić, co? I w nogę. Och, zapłaci mi to paniusia? Bo brudne wszystko mam, jak widać. Niech mama się nie waży. Co za pomysł? Pozwól, Klaro. Masz jakieś drobne? Nie mam drobniejszych niż 6 pensów. A to wydam, paniuchnie, jak się patrzy? Proszę cię, daj mi 6 pensów. Dobra. Masz. To za te kwiaty. Ślicznie, dziękuję królowo, ty moja rączki całuję, uwielbiam, boskość wielbię. Niech wyda resztę. Te bukieciki popęsie sztuka. Cicho bądź, Klaro. Jak ci nie wstyd. Zatrzymaj, nie trzeba. Paniuchnie, ślicznie, dziękuję, takoż wspaniałe panie, obie kocham. Dobrze, nie trzeba, ale za to powiedz mi, skąd wiesz, jak na imię temu młodemu panu? Nie wiem. Tylko proszę się nie wypierać. Słyszałam wyraźnie, żeś go nazwała po imieniu. Ja? O co się mam wypierać? Fred czy Karol? Co za różnica? Ja tak przez grzeczność, jak się należy obcemu. Paniów na rozumie. Znowu 6 pensów jak w błoto.
Można było tego oszczędzić Fredowi. Dziewczyna cofnęła się z niesmakiem za filar. W tej samej chwili pod arkady wpadł starszy jegomość o wyglądzie sympatycznego wojskowego. Podobnie jak Fred, miał spodnie przemoczone do kostek. Strój wieczorowy, smoking, lekka narzutka. Zajął miejsce opuszczone przez Klarę i otrzepał parasol. Uff. Czy jest jakaś nadzieja, że przestanie padać? Wątpię. Przed chwilą zaczęło lać jak z cebra. Ach, Boże. Mężczyzna podszedł do filara, przy którym siedziała kwiaciarka, umieścił stopę na jego podstawie i opuścił mankiet spodni. Dziewczyna przyjrzała mu się uważnie i uznała, że wykorzysta niespodziewane sąsiedztwo wojskowego. Zrobiła krok w jego stronę, powoli wyjmując z torby swój dziwaczny instrument. Jak tak lunęło, to zara przestanie. Ten do koloru, panie kapitanie. Pan kupi kwiotka od biednej dziewczyny, będzie miała miło na swe urodziny. Ma pani dzisiaj urodziny? Nie, tak mi się rymło. Przepraszam, nie mam drobnych. Co to jest? Wdękofon. Nie ma problemu, kapitanku. Zmienię, wydam, kapitanku. Wszystko będzie cacylali. Z 20 szylingów? Nie mam drobniejszych. Orety, jednego, kapitanku. Mogę wydać z 2 szylingów. Cały ten krab 2 pensy tylko. Ach, nie nuć. Powtarzam ci, że nie mam drobnych. Czekaj, 1,5 pensa. To wszystko, jeśli ci się przyda, na co ty masz? Dobra, 1,5 pensa jest lepsze niż nic. Dziękuję panu, kapitanie. Daj pozór, ciśnij tam w niego jakim kwiatkiem. Cii. Ty, pod ścianą jakiś szkieł stoi, kuźdę twoje słówko do książki wpisuję. Rany boskie, a cóżem do cholery takiego zrobiłam, żebym się odezwała do tego pana? To moje prawo sprzedać kwiaty, regularne prawo mam do tego, no, jak Boga kocham. Jestem przyzwoita dziewczyna. Przecież nic innego do cholery nie mówiłam, ale żeby co kupił. Stłoczone pod arkadami histeryczne panoptikum jak na komendę zwróciło się w stronę, gdzie stał jegomość z notatnikiem. Przestań cholerować! Kto cię rusza? Nie damy ci krzywdy! Czego się rzucasz? Kto cię rusza? O co ci chodzi? O co ci chodzi? Cała ludzka zbieranina, stojąca do tej pory w głębi i nie wiedząca, co się właściwie stało, zaczęła tłoczyć się wokół kwiaciarki. Dziewczyna przepchnęła się w kierunku wojskowego i złapała go za rękaw. Panie szanowny, niech pan nie pozwoli, aby mnie zaskarżył. Ludzie kochane, co by to była za hańba dla mnie? Oni odbiorą mi dobre imię i na ulicę wywleką za zaczepianie. Oni... Te, ugryzł cię kto, głupia kozo? Za kogo ty mnie bierzesz? Juścina, pomyłka się stała, to nie łypek. Dość pożyć na buty. Dziewczynsko myślało, że pan skieł. Co to znaczy skieł? No wiadomo, skieł to, niby skieł, no, ano, gatunek jak to mówią szpicla, z policji niby. Na rany Jezusa przysięgam, żem ani słóweczka nie mówiła. Przestań już skrzeczeć. Czy ja wyglądam jak agent policji? A to po co mnie pan zapisał? Czy mnie pan rychtyk odnotował? Pokaż pan, co tam stoi. Jegomość otworzył notatnik i podsunął go dziewczynie prawie pod nos. Choć nacisk tłumu usiłującego zajrzeć mu przez ramię byłby w stanie zachwiać ręką nawet najbardziej opanowanego mężczyzny. Proszę się nie pchać! A co to za zakrętasy? To nieregularne pismo. Nic z tego nie mogę wyczytać. A ja mogę, posłuchaj. Ten do koloru, panie kapitanie... Pan kupi kwiotka łot bidnej dziewczyny. Ej. A co to? To niby przez to, żem go kapitanem wołała? Co to? Taki despekt jaki? Panie złoty, nie pozwól mnie skarżyć za takie jedno słówko. Przecie to bzdura kompletna. Przecie ja dobra dziewczyna jestem. Miła dziewczyna, uczciwa. Sprzedaję tutaj kwiatki. Niczego, żem nie chciała, tylko te kwiatki bym sprzedawała. A ten Fred, bo on biegał i mi kwiatki wpadły w błoto. I chciała mi je sprzedać, żeby mi nie gniły w domu, bo ja mam taki mały pokój. Widział pan taki mały pokój kiedykolwiek? Żeby tam kwiaty gniły? W tym smrodzie jeszcze się będę kisiła? Ależ uspokój się, dziewczyno. Mój panie... Jeżeli pan jest detektywem, nie potrzebuje mnie pan bronić przed zaczepkami młodych kobiet, dopóki ja o to nie poproszę.
Wszyscy obecni mogą zaświadczyć, że dziewczyna nie miała żadnych występnych zamiarów. Oczywiste, że możemy! Co się to mieszać w cudze sprawy? Swojego nosa patrzeć! Przysłużyć się grań chce na was? Wypisać, co ludziska mówią? Dziewczyna marnego słówka mu nie rzekła. A gdyby nawet, to co? Ludzie, dajcie spokój! Policja nie zajmuje się takimi... Policja ty! Co policja? Kto powiedział policja? Co policja? Co policja? Policja! 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 Nie przesadzać, naprawdę to jest... Ukryto, zakłamany.